Kilka kwadransów po godzinie 13 dzisiaj wśród spółek Blue Chips, czyli wśród największych spółek, ciekawie prezentują się notowania akcji LPP. Na chwilę obecną ceny oscylują w okolicy 16 310 zł. Są to najwyższe notowania od prawie miesiąca. Patrząc na wykres dzienny, można doszukać się tutaj jak na razie realizacji scenariusza pozytywnego, bazującego w oparciu na trójkącie, rozszerzającym się trójkącie, który został już wybity i zgodnie z geometrią, byki mają otwartą drogę w kierunku 17,5 tysiąca. Jeżeli pod uwagę weźmiemy wykres tygodniowy, okazuje się, że tego typu koncepcja zbieżna jest chociażby z historycznymi szczytami, które znajdują się tuż poniżej 18 tysięcy punktów. Mowa jest oczywiście o wykresie uwzględniającym ceny z akcji, tak jak jest napisane, tutaj dane pochodzą z portalu stop.pl. Jeżeli tego typu geometria miałaby się i tym razem sprawdzić, to tak naprawdę ostatnie zagranie, które miało miejsce, należałoby uznać zagraniem typu fake, czyli tak zwaną pułapką, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że niedźwiedziom udało się naruszyć lokalne wsparcie bez kontynuacji spadków, jednocześnie przetestować lipcowe szczyty, zbudować okazałą tygodniową białą świecę, no to w tym układzie tutaj pali się zielone światło do dalszej zwyżki. Gdzie szukać poziomów obrony? No bo tutaj jak na razie wyki pozostają w kanale, czyli układ ten długoterminowy pozostaje optymistyczny. Gdzie szukać poziomów obrony? Jeżeli chodzi o podstawę bieżącego swingu, to znajduje się ona na wysokości 14 600 zł i dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty sytuacja techniczna wciąż jest optymistyczna.